Prace związane z naprawą gazociągu przy ulicy Chlonda w Bytomiu-Stroszku wciąż trwają. Równolegle trwają prace, które mają doprowadzić do ustalenia przyczyny wybuchu, do którego doszło tu wczoraj wieczorem. Dopiero skończone zostały oględziny, prokuratura była, sprawdzali, dlaczego to się stało. W pomieszczeniu, w którym nie ma w ogóle instalacji gazowej, wybuchł gaz. No Jezu, żona ma, jest w szpitalu w Siemianowicach, trzeciego stopnia oparzenia rąk, twarzy i ten no, oddycha samodzielnie, ale badania i tego i leczenie dość długie. A resztę teraz dopiero się ogarnia. Strażacy zgłoszenie o prawdopodobnym wybuchu gazu dostali wczoraj o godzinie 17:49. Na miejsce zostało wysłanych kilka jednostek. Z budynku ewakuowano 111 osób, które schronienie znalazły w pobliskiej szkole i kościele. To jest blok najbliżej położony kościoła, ponieważ kościół jest całkowicie oszklony, więc odprawiając mszę widzieliśmy koguty straży pożarnej. Niebiesko się zrobiło, więc widać było, co się dzieje w tym bloku. No i proboszcz pobiegł zaraz tam na miejsce, żeby zobaczyć, co się dzieje, czy trzeba pomóc. No i tak się złożyło, że strażacy też byli zainteresowani tutaj przyjściem. Po godzinie 23:00 zostało zlokalizowane i usunięte źródło ulatniania się gazu, a mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Jeżeli chodzi o przyczyny tego zdarzenia, to w trakcie później ustalono, że prawdopodobną przyczyną było rozszczelnienie instalacji gazowej przed budynkiem, w odległości około 5 metrów od budynku. Konstrukcja budynku nie ucierpiała. W jednym mieszkaniu wyleciały szyby z okien, ale i w tym lokalu można już przebywać. Już niedługo powietrze w Dąbrowie Górniczej i w najbliższej okolicy będzie mniej zanieczyszczone. Na terenie elektrociepłowni firmy Tamech Polska trwa duża inwestycja, która ma znacząco ograniczyć emisję pyłów. Efekt będzie olbrzymi, to znaczy nastąpi istotne ograniczenie bo rzędu 90% emisji pyłów z naszej produkcji energii elektrycznej oraz kilkudziesięcioprocentowe ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenku siarki. Prace nad budową i modernizacją instalacji rozpoczęły się 2 lata temu, a zakończą jesienią tego roku. Spaliny zebrane z 5 kotłów będą przekazywane do reaktorów, gdzie nastąpi ich odsiarczanie w specjalnych filtrach. Spaliny już odsiarczone będą przekazywane do reaktora SCR. Jest to katalizator, w którym właśnie będzie zachodziła reakcja odazotowania. Następnie wszystkie spaliny będą kierowane do istniejącego już modernizowanego komina. Instalacja ma kosztować 300 milionów złotych. Miasto deklaruje pomoc. Każda z tych inwestycji wiąże się z odpowiednią procedurą związaną, czy to z uzgodnieniami środowiskowymi, wydaniem decyzji środowiskowych. Na każdym etapie staramy się z inwestorami, z przedsiębiorcami współpracować, nie mnożyć problemów i rozwiązywać te kwestie formalne bez zbędnej zwłoki, tak aby jak najszybciej udało się zrealizować te inwestycje. Do Tamech Polska należy nie tylko elektrociepłownia w Dąbrowie Górniczej, ale też w Krakowie oraz elektrownia w Blachowni. Spółka zatrudnia prawie 800 pracowników. Swojego munduru się nie wstydzą. Harcerstwo po prostu lubią. Za co lubicie harcerstwo? Za to, że dowiadujemy się nowych rzeczy. Dowiadujemy się nowych rzeczy, są gry terenowe, jest ogółem ciekawie. Już nie jest tak, że ciągle siedzimy w domu i nie wiemy, co robić. Chociaż to miejsce jest dla harcerzy jak drugi dom, to powodem do dumy nie jest. Obiekt powstał ponad 80 lat temu i dziś jest w fatalnym stanie technicznym. Remont lub naprawy wymaga praktycznie wszystko, od fundamentów, przez dach, wszystkie instalacje, kanalizacja, instalacja elektryczna, przeciwpożarowa, elewacje budynków są do naprawy. Także prac jest mnóstwo. Zawsze chętnie pomagają innym, teraz sami tej pomocy potrzebują. Szacuje się, że na remont potrzeba około 5 milionów złotych. Harcerze takich pieniędzy nie mają, stąd pomysł, by nawiązać do historii tego miejsca. Niegdyś dom harcerski powstał z dobrowolnych składek mieszkańców. Remont ma być przeprowadzony w taki sam sposób. My możemy współfinansować różne akcje harcerskie, ale nie inwestycje. Niestety tak jest przepis, jeżeli chodzi o stowarzyszenia. I żałuję, bo chętnie bym tutaj wsparła tą inicjatywę nawet ze środków miejskich, bo wielu harcerzy jest w Radzie Miasta i wiele rzeczy moglibyśmy dla naszej młodzieży, bo to nie dla nikogo, dla naszych dzieci i młodzieży zrobić. Jeżeli nie można tak, to chcemy właśnie wyjść z taką inicjatywą. Władze Rudy Śląskiej nie tylko dały sygnał do działania, ale także przykład.
Teraz harcerze liczą na to, że w ich ślad pójdą także mieszkańcy Rudy Śląskiej. Każdy, kto będzie chciał dorzucić grosz do naszej inicjatywy, może zrobić to w wielu miejscach na terenie naszego miasta. Będą przygotowane specjalne puszki, taką, którą już Państwo dzisiaj widzieli. Pieniądze będzie można wrzucać w Urzędzie Miasta, w wybranych sklepach, instytucjach miejskich, a także podczas wybranych imprez organizowanych na terenie naszego miasta. Można też dokonać przelewu bankowego. Pomóc harcerzom zdecydowało się już jedno z rudzkich biur architektonicznych. Za darmo przygotowało koncepcję remontu obiektu. Zostanie zrealizowana tylko wtedy, jeśli mieszkańcy wykażą się ofiarnością. Do końca maja zamknięty będzie odcinek drogowej trasy średnicowej od granicy Gliwic i Zabrza do ronda Sybiraku w tym drugim mieście. Wykonawca drogi, firma Eurowia Polska SA, będzie remontowała jezdnię w ramach gwarancji. Celem jest wymiana, uzyskanie nawierzchni wolnej od tych sfrezowanej nawierzchni, czyli gładkiej, czyli wymienimy warstwę miążącą i wszystkie urządzenia techniczne zostaną wyregulowane. W pierwszym etapie wyłączony z ruchu będzie odcinek w kierunku Katowic oraz kilka dróg wjazdowych i wyjazdowych z DTS. W drugim etapie w okolicach maja remont przeniesie się na jezdnię w kierunku Gliwic. Na czas remontu ruch zostanie przeniesiony na drogę biegnącą w przeciwnym kierunku. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie. Tam jazda na pamięć nic nie da. Będzie może być tak, że wieczorem było inaczej, rano będzie inaczej. Spodziewamy się, że część ruchu lokalnego może się przenieść na tereny, na drogi miasta Zabrze. Tak, zwiąże się to oczywiście wtedy ze wzrostem zagrożenia w związku z większą liczbą pojazdów. Prace remontowe potrwają do końca lipca. Po raz kolejny policja wykorzystuje monitoring i prosi mieszkańców regionu o pomoc w ustaleniu sprawców przestępstw. W nocy 19 stycznia około godziny 23 w rejonie ulic Stalmacha i Wolności w Zabrzu, niedaleko dworca PKP, trzej mężczyźni napadli na mieszkańca Gliwic. Zaczęli go szarpać, a następnie ukradli mu telefon komórkowy, portfel z dokumentami i inne drobne przedmioty. Wizerunek podejrzanych zarejestrował monitoring. Teraz policja prosi o pomoc wszystkich, którzy rozpoznają sprawców o kontakt. Z taką samą prośbą zwraca się policja z Katowic, która poszukuje kieszonkowców. Monitoring na biobazarze przy ulicy Brackiej wychwycił, jak dwóch mężczyzn wyciąga z kieszeni jednego z klientów portfel. Na nagraniu udostępnionym przez policję samego momentu kradzieży nie widać. Widać za to twarze i sylwetki podejrzanych. Do kradzieży doszło 13 stycznia. W portfelu było 700 zł, dokumenty i dwie karty bankomatowe. Już wkrótce Katowice zazielenią się nie tylko ze względu na wiosnę. Rozpoczyna się akcja dzielnica. 1 000 000 zł na zielone. Ja się śmieję, nie chodzi tu o zakup waluty amerykańskiej, ale chodzi o właśnie poprawę zieleni w dzielnicach naszego miasta i niwelowanie tych wszystkich różnych uciążliwości i nie do końca ładnie wyglądających miejsc, na przykład przedeptów na różnych skwerach. Zrewitalizowanych na zielono zostanie 27 miejsc w całym mieście. Lokalizacje zostały wybrane po konsultacjach z mieszkańcami. Akcja wzięła się po prostu z oczekiwań mieszkańców naszego miasta, którzy właśnie na tych wszystkich spotkaniach mówili, wskazywali miejsca, które ich zdaniem powinny być w jakiś sposób zrewitalizowane, w jakiś sposób naprawione, przywrócone mieszkańcom do takiego użytkowania w miarę bezpiecznego, w miarę estetycznego. Estetyczniej będzie nie tylko ze względu na zieleń. Powstanie tak zwana mała architektura, czyli m.in. ławki i kosze na śmieci. Największe pieniądze, 145 tysięcy złotych, przeznaczone zostaną na teren zielony w Janowie pomiędzy ulicą Grodową i ulicą nad Stawem. Większość z planowanych zielonych miejsc znajduje się w północnej, bardziej zurbanizowanej części miasta. Naszą filozofią jest to, aby w pierwszym tym etapie dużym odtwarzać zieleń tam, gdzie tej zieleni stosunkowo jest mało, a później będziemy przychodzili w kierunku południowym miasta, tam gdzie rzeczywiście mamy bardzo dużo lasów i bardzo dużo terenów zielonych. Tam również wymagamy, pewne działania są konieczne i te działania będziemy realizowali, ale w kolejnym etapie. W sumie nasadzonych zostanie prawie 200 drzew i niemal 17 tysięcy krzewów. Akcja ma zakończyć się we wrześniu i będzie kosztować nieco ponad 1 000 000 zł.